Producent dopuszcza olej Long Life 504 przy interwałach zmiennych, czyli max co 30 tysięcy km oraz olej 502 przy interwałach stałych co 15 tysięcy km. Najniższe spalanie na poziomie 4 do 4,2 litra na 100 km jest na 6 biegu z 7 biegów DSG przed włączeniem turbo, więc przy prędkości około 78 km na godzinę na zegarach. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Skoda Octavia 2015 1.4 TSI 150 koni, kod silnika CZDA, system start-stop trwale wyłączony, DSG 7-biegowe, DQ200, przebieg około 125 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest to, że właściciel podesłał 3 próbki do badań. Dzięki temu dowiemy się, jak wygląda stan oleju po 5, 10 oraz 15 tysiącach km i zastanowimy się wspólnie, który przebieg był najtrafniejszy do zmiany oleju silnikowego. Inicjatorem tego eksperymentu jest Marek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Marek skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się 4 pozycje, na uwagę zasługuje skrupulatność i dokładność zabezpieczenia i opisania przesłanych próbek. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Pozostałe próbki to olej przepracowany, próbki pobierane po odpowiednio 5000 km, 9000 km i 14000 km. Szczegóły za chwilę. Do samochodu zalany został olej Ravenol SSL w klasie lepkościowej 0W40, klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie był stosowany żaden dodatek do oleju. Marek w tym miejscu wyraźnie zaznacza, że jest to pełny syntetyk, również według norm niemieckich, a nie hydrokrak. I kolejna adnotacja w tym miejscu, w tym przypadku tak szeroki zakres 0W40 nie jest dostępny z normą 504, jest wyłącznie dostępny przy normie 502. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Producent dopuszcza olej Long Life 504 przy interwałach zmiennych, czyli max co 30 tysięcy km oraz olej 502 przy interwałach stałych co 15 tysięcy km. Przebieg badanego oleju to odpowiednio 5000 km, 9100 km oraz 14400 km. 50% eksploatacji to miasto, 50% trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km. Olej eksploatowany przez odpowiednio 4, 7 i 10 miesięcy. Z racji poboru próbek oleju niezbędna była dolewka w ilości 200 ml. Miało to miejsce po pobraniu próbki numer 2. Przed wymianą zastosowana płukanka środkiem Mannol Motor Flush 9900 350 ml. W kwestii eksploatacji Marek napisał tak: auto najczęściej używam na dojazdy do pracy 25 km. Droga wojewódzka z małym ruchem poza godzinami szczytu, idealne na odcinek kontrolny o stałych warunkach. Prędkość 50 do 90 km na godzinę, hamowanie głównie silnikiem i skrzynią, przebieg 134 tysiące km, klocki tarcze hamulcowe jak nowe. Tak więc 70% przebiegu to 2 razy dziennie droga do pracy 50 do 90 km na godzinę, 15% trasa autostradowa 120 do 140 km na godzinę, 5% jazda po mieście typu Warszawa, korki, hamowanie, ruszanie na światłach. W ramach dodatkowych informacji Marek napisał tak: olej był zalany w kwietniu 2023. Przed wymianą używałem płukanki, zawsze od nowości w tym aucie używam płukanki, ale nie przykładam wielkiej wagi co do marki, bo słyszałem, że skład we wszystkich jest zbliżony, więc kupuję tańszy, który jest akurat dostępny w danym sklepie. Przesyłam 3 próbki, pobierane odpowiednio w połowie sierpnia 2023, końcówką listopada 2023 oraz 22 lutego 2024 roku. Próbki były pobierane na ciepłym silniku poprzez śrubę spustową. W ramach ciekawostek na końcu filmu pojawi się jeszcze trochę więcej informacji od Marka, zapraszam. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 77,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza, oraz 13,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza, wskaźnik lepkości wynosi 181. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta, otrzymujemy bardzo wysoką zgodność wyników. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przypracowanego, w pierwszej kolejności próbka oleju po przebiegu 5000 km. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 70,7 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,9 w temperaturze 100 stopni, wskaźnik lepkości wynosi 187. Płynnie przechodzimy do pomiaru lepkości oleju z przebiegiem 9100 km, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 69,8 w temperaturze 40 stopni oraz 12,8 w temperaturze 100 stopni, wskaźnik lepkości wynosi 186. I ostatni pomiar lepkości, tym razem próbka oleju z przebiegiem 14400 km, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 68 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza, wskaźnik lepkości wynosi 183. I teraz podsumowanie. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych obserwujemy stopniowe oraz kontrolowane obniżenie lepkości oleju silnikowego. Dominuje przedział akceptowalny, jedynie próbka po przebiegu 14400 km wykazała spadek lepkości na poziomie 12%, co ulokowało wynik w przedziale ostrzegawczym. Natomiast oceniając wyniki całościowo, to nie doszukuje się tutaj większych nieprawidłowości, wyniki bardzo dobre. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, wykonano go w oparciu o test Motor Checkup, ale również o dwie inne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Bardzo fajny eksperyment, ponieważ widać zróżnicowanie dla badanych próbek w zależności od zarejestrowanego przebiegu. Wynik z kategorii bardzo dobrych, zanieczyszczenie oleju na poziomie umiarkowanym, ogólna kondycja oleju bardzo dobra. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. W trakcie, jak realizowane były pomiary lepkości, w tle można było wyłapać cały proces rejestracji widm w szczegółach. W sumie zarejestrowano 4 widma, 1 widmo dla oleju świeżego oraz 3 dla olejów przepracowanych. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy każdorazowo widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni do podkreślenia jest ponownie to, że taki zestaw próbek jest bardzo ciekawy do analiz, ponieważ można dokładnie wyłapać, w jakim stopniu postępuje degradacja oleju silnikowego i tak po przebiegu 5000 km widzimy, że dominują poziomy akceptowalne z pojedynczymi sygnałami ostrzegawczymi. Po przebiegu 9100 km coraz mocniej wyczerpują się dodatki oraz coraz mocniej sygnalizuje swoją obecność nitrooksydacja. Po przebiegu 14400 km otrzymujemy dwie wartości na czerwono dla wspomnianych wcześniej dodatków oraz stopnia nitrooksydacji. Podsumowując, wyniki z kategorii bardzo dobrych, wymiana oleju po 14 000 km okazała się trafną decyzją. Myślę, że jest to optymalny termin dla tego konkretnego połączenia, ten silnik plus ten olej plus ten rodzaj eksploatacji. I teraz czas na zapowiedziane ciekawostki od Marka. Do silnika wlałem dokładnie 4 litry oleju, daje to mniej więcej 1/2 stanu na bagnecie. Zauważyłem, że to optymalna ilość oleju, niewymagane są dolewki przy interwałach co 10–15 000 km. Opcjonalnie po 7–10 000 km można dolać około 100 ml, ale zazwyczaj nie jest to konieczne. Przy codziennej jeździe do pracy w trakcie spokojnej jazdy typu eco-driving prowadzę obserwacje zużycia paliwa, analizuję wpływ różnych czynników na zużycie paliwa, m.in. styl jazdy, ilość hamowania, nie silnikiem, dynamika, temperatura powietrza, ilość zalanego oleju. Jak już wcześniej pisałem, na tym odcinku jest mały ruch, więc jazda może być bardzo płynna i można wcześniej odpuszczać gaz. Moje wnioski na podstawie obserwacji z różnych tankowań i wymiany oleju, gdy obserwowałem powtarzające się zależności, są następujące. Najniższe spalanie na poziomie 4 do 4,2 litra na 100 km jest na 6. biegu z 7 biegów DSG przed włączeniem turbo, więc przy prędkości około 78 km na godzinę na zegarach, GPS 74 km na godzinę. Ale jest to zazwyczaj zbyt wolno na drodze w terenie niezabudowanym. Optymalna temperatura do najniższego spalania to 10 do 20 stopni Celsjusza, w moim przypadku poniżej 5 litrów. W niższych i wyższych temperaturach spalanie wzrasta. Idealna ilość oleju to 1/4 do 1/2 stanu na bagnecie. Zalanie oleju na full powoduje wzrost spalania o ponad pół litra. Olej zalany na pełny stan bagnetu powoduje zwiększone ubytki, zwłaszcza w tej fazie początkowej pełnego bagnetu przy wyższych prędkościach, obrotach na autostradzie. Jakość benzyny na stacji zlokalizowanej przy znanym hipermarkecie jest niższa i spalanie też wzrasta od około 0,5 do 1 litra na 100 km. Benzyna 95 na innych stacjach Orlen, Shell, Meva, Carrefour i inne ma praktycznie identyczną jakość. Wiem, że dla żywotności silnika eco-driving non-stop nie jest wskazany, dlatego w trasie na autostradzie staram się jeździć z wyższymi obrotami, prędkościami. Przy kolejnej wymianie oleju na przełomie 2024–2025 rozważam zalanie i przetestowanie Ravenola SSO0W30. On oprócz normy 502 spełnia też normę 503 Volkswagena. Z opisu normy wynika, że oleje do doładowanych silników benzynowych w samochodach osobowych z przedłużonym okresem między wymianami W4, np. Audi S3 TT. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty mają dla Was jakieś znaczenie. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!